Siema, dzisiaj sobie narysujemy jabłuszko. Tak więc zaczynamy. Przystępujemy najpierw od narysowania prostego szkicu, który teraz aktualnie widzicie. Ja zaznaczam, gdzie są najciemniejsze obszary na tym rysunku oraz gdzie są najjaśniejsze. Stopniowo przechodzę. Zmieniłem uprzednio przezroczystość, opacity. Jest aktualnie na 8%. Dzięki temu mamy po prostu lżejszy, że tak powiem, pędzelek. Tak więc utworzyłem teraz nową warstwę i zrobiłem znaczek taki sobie. W tym momencie wymazuję, które elementy mi nie są potrzebne na rysunku, na drugiej warstwie naszej. I tak więc szybko, szybko już to zaznaczam. Teraz aktualnie znowu poprawiam i nakładam pierwsze kolory na nasze jabłko. Jest to kolor pomarańczowy, następnie troszkę bardziej ciemniejszy pomarańcz i czerwony, czerwony, jaśniejszy, czerwony, ciemniejszy. Musicie zwracać uwagę na pewien fakt, z którego miejsca chcecie, aby padało na jabłko światło. Ponieważ jabłko nie będzie całe oświetlone, aby mu nadać formy, musimy w tym momencie wymazać niektóre elementy. O, widzicie, wymazuję, poprawiam lekko od liścia. Znowu minimalnie poprawiam. I w tym momencie przechodzę na liść. Liść kształtuję taki bardziej, żeby miał fakturę, teksturę. I dalej, dalej jedziemy. Daję w tym momencie tą białą kreskę, którą dałem. To jest nasze światło, które będzie padać na nie. Wymarzę uprzednio powstałe linie czarne. Teraz trochę dodałem czarnej linii, aby dodać lepszą teksturę. I teraz wymazuję stopniowo linię naszą. Cały czas w głowie mam fakt taki, gdzie będzie padać światło. Na liściu z lewej strony jest jaśniejszy obszar, a z prawej strony jest ciemniejszy. Otóż to dlatego, że światło tam nie dochodzi i musi być ciemniejsze. Stopniowo przechodzę coraz bardziej nad dalej w jabłuszku. Dodaję w tym momencie trochę kantów ostrych i za chwilę nastąpi pociemnienie obrazu, aby jabłko miało formę lepszą. Tutaj dajemy cień od jabłuszka, jest bardziej mocniejszy, intensywny. I następnym elementem będzie wymazanie troszkę u góry przy teksturze i nadanie koloru bardziej czerwonego. Te linie, które tworzę, to są po to na jabłku, aby ono nie było po prostu, wiecie, tylko okrągłe i jeden kolor i fajnie, nie? Dlatego też cały czas zmieniam, dodaję minimalną barwę, aby jabłko miało bardziej realistyczny wygląd. Teraz znowu zastanawiam się, gdzie mają padać promienie światła. Dzięki temu obszary białe będą bielsze, a tam, gdzie nie dochodzi, będzie czerniejsze. Zaznaczam kontury. Tutaj zwróćcie uwagę, że tylko zaznaczam u góry troszeczkę na kącie jabłka konturę, a w środku nie zaznaczam. Otóż to dlatego, żeby oko bardziej intensywnie sprawdzało, która forma jest ciemniejsza, a która forma jest jaśniejsza. Teraz trochę poprawię jaśniejsze na liściu. Filmik jest przyspieszony o 500%, tak więc wy widzicie około 5 minut filmiku. Ja go tworzyłem w ciągu 20 paru minut.
Nań kładam niebieski kolor. I to już jest praktycznie koniec naszego jabłuszka. Znowu niebieski i drobne poprawki. I proszę bardzo, mamy jabłuszko stworzone względnie, myślę, że szybko. W razie pytań jakikolwiek lub informacji, czy to samo, proszę o kontakt na Facebooku, na Gadu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. W tym momencie będziecie na bieżąco z materiałami. Jeżeli coś chcecie, dajcie znać. Na razie.